I na koniec Syria. Do ofiar trzęsienia ziemi wsparcie wysyła papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i współpracująca z nim Fundacja Przyjaciel Misji. W Libanie, skąd wyjeżdżają transporty humanitarne, przebywa ksiądz profesor Waldemar Cisło. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Bejrucie, w jednym z magazynów, w którym przygotowujemy wysyłkę dla ofiar trzęsienia ziemi. Tutaj mamy różne rzeczy, które są potrzebne, o które nas tamtejsi siostry i księża prosili. Z tyłu widzimy przygotowywanie takich pakietów, które będą przekazane dla każdej z rodzin. Są w nich ciepłe rzeczy, ręczniki, pościel. Wszystko to jest nowe, gdyż chcemy, aby ci ludzie, którzy tyle wycierpieli, nie dostawali rzeczy zużytych, czasami podniszczonych. To jest to, o co oni nas najbardziej proszą. Ci ludzie po prostu mieszkają w namiotach, więc potrzebują wszystkiego. Tutaj te noce są chłodne. Pamiętamy, kilka lat temu papież prosił o to, żebyśmy naszym zaangażowaniem, naszą troską nie dali umierać dzieciom, które mieszkają w obozach dla uchodźców zimna. Stąd też i pościel, komplety pościeli, ręczników, to wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. Bardzo Państwu dziękujemy, naszym darczyńcom indywidualnym, jak również inicjatywie pana premiera Jacka